To mówi książę, młody facet, narkoman, schizol i satanista. Narkoman? No, miał zwidy, siedział w grobie i gadał do czaszek. Myśli pan, że coś brał? Normalni ludzie nie gadają do czaszek. Coś pamiętam. Podpowiadam. Ham. Ham. Był hamem. Nie, nie, był księciem. Ale książę też może być hamem. Ale ten nie był, dobra? A kim był? Już mówiłem, był świrem. Nie, przed chwilą mówił pan, że grał w czterech pancernych. Posłuchaj, skup się. Ty grałeś w czterech pancernych, pamiętasz? Ja grałem w krzyżakach. Nie, w krzyżakach grał Brunner, a tego księcia grał Mel Gibson. Nie, księcia grał Klos, a Mel grała w pustyni i w puszczy. Nie kłóć się ze mną. Ja się nie kłócę. No to kto grał w czterech pancernych? Brando. Dobra, no to w dupie. To wybitny aktor. To jest monolog Hamleta. Hamlet był księciem duńskim. Mówił pan, że był hamem. Tak, jak się na coś wściek. No, ja tak nie mówię. Dlaczego? Musi mi pan wyjaśnić, o co chodzi. Ja nie wiem, co mam grać. Dobra, tak w skrócie. Ten Hamlet miał stryja, ojca, matkę, kochankę, jeszcze paru kumpli. Masz to? No. Stryj nalał ojcu do ucha truciznę, bo chciał mu odbić matkę. Ale już po śmierci. Kochanka się utopiła, a Hamlet wykosił wszystkich innych i siebie, bo był pesymistą. Zrozumiałeś? Tak. No widzisz. Na co umarł stryj? Umarł od rany kłutej. A ojciec umarł od trucizny. Tak jest. Kochanka się utopiła. W jeziorku. No to gdzie wtedy była matka? Matka? Poszła. Po zakupy. A co kupiła? Nic nie kupiła, sklep był zamknięty. I tak się zdenerwowała, że wróciła do zamku i umarła. I powiem ci jeszcze, że lekarza nie było nigdzie w pobliżu, bo umarł dzień wcześniej, a jego asystent wyskoczył z mostu. A może chciała kupić kaszankę? No pewnie poszła po zatrutą kaszankę, bo chciała stryjowi bepnąć do ucha. Nie, ale... Jeszcze jedno słowo będzie gorzej niż w Hamlecie. Czytam ci monolog. Być albo nie być. Pamiętasz? Być albo nie być. Co dalej? Być albo nie być. Być albo nie być, oto jest pytanie. Powtórz. Oto jest pytanie. Powtórz całość. Kto pyta, nie błądzi. Co powiedziałeś? Oto jest przysłowie. Powtarzam. Być. Być. Albo. Nie być. Nie. Albo. Nie, albo. Zabiję cię. Jezu, zabiję cię. Nie, nie, nie być albo nie być. Nie być albo być. Czy autor tej sztuki był debilem? Ty jesteś debilem. Ja jestem aktorem. A jestem piekarzem. Poproszę bagietkę. W ryj chcesz? Nie ma bagietek? Uważaj. Powiesz ten monolog. Raz. Jeżeli nie powiesz, to staniesz. Dwa. Bagietek zabrakło. Trzy. Rozumiesz? Rozumiem. Monolog? Być albo nie być, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię cenić trzeba, ten tylko się dowie, gdy Hamlet, książę duński, przyjedzie na krowie.